Dzień dobry, nazywam się Paweł Oszczyk, jestem szefem kuchni restauracji La Rotisserie w hotelu Le Regina w Warszawie. Restauracja La Rotisserie jest to restauracja, w której mogę powiedzieć, że uprawiam kuchnię autorską, a tak naprawdę jest to kuchnia, którą określam sumą moich doświadczeń, czyli wszędzie tam, gdzie byłem, to czego doświadczyłem, staram się później przedstawić na talerzu. Takie główne nurty to połączenie kuchni polskiej, polskich składników tradycji z technikami francuskimi, ale również spore naleciałości kuchni włoskiej, gdzie miałem okazję pracować. Będzie to pieczona w pinku kaczka szalon z pietruszką duszoną w burbonie i sosem jeżynowo-imbirowym. Chodziło o połączenie bardzo soczystej, bardzo krwistej kaczki z intensywnym sosem owocowym, ale też przebijające się nuty lekko orientalne. Jakby połączeniem gdzieś tam głównego składnika sosu ma być pietruszka dosyć aromatyczna, burbon, który nadaje jej słodyczy, czyli zabija odrobinę ten olejek bardzo aromatycznie. Chyba ciężko powiedzieć o firmowym daniu. Jest kilka rzeczy, które lubię robić. Są to przede wszystkim ryby i owoce morza, to jest bardzo wdzięczny temat. I kolejnym tematem jest dziczyzna. Ryby, owoce morza to przede wszystkim małże świętego Jakuba. To z reguły tuńczyk, który jakby w 12-letniej mojej karierze tutaj w La Rotisserie zawsze znajduje swoje miejsce w karcie. Jeżeli chodzi o dziczyznę, to taki najbardziej wdzięczny temat to sarna, comber z sarny i właściwie bardzo często marynowany w wódce z miodem. To już taki troszeczkę klasyk.